Krótkie Wiśniowe rozważania. Powiem szczerze, wiśnie w perfumach bardzo lubię, natomiast ubolewam. Jeszcze Wiśnie kiedyś y, to jeszcze, pewne unikaty Wiśniowe, ale aktualnie Nurt Wiśniowy to jest tak naprawdę Los Szery i temu podobne. Często Wiśnią Migdały, zasłodzone. Y, ubolewam nad tym, ubolewam. Nie ma aż tak dużo dobrych Wiśni. Mam wrażenie, że wszelkie się nami jednak ostatecznie wysładzają. Mam pewną kochaną wiśnię, to już wielokrotnie mówiłam, bo to jest mój najkochniejszy zapach. Miałam styczność z różnymi wiśniami, z, y, różne, jeżeli chodzi o y, Round 15, jeżeli chodzi o y, wiśnie na przykład z y, Lorenzo Pacaglia, y, wiśnie z Gritti, czyli Ducesa, generalnie różne. Z różnym skutkiem, natomiast e, faktycznie wiśnie lubię, stąd też zajęłam się tematem wiśniowym e, w ramach moich tworzeń. Opowiadałam już o tym wielokrotnie. E, chodziło mi na przykład o to, żeby te wiśnie miały głębię, żeby one miały bordo, żeby one miały surowość, świeżość. Żeby na przykład tutaj mamy to najdat bardadaginda z zieleniami. Fruta densa, frutta fuerte, frutta densa to jest taki zapach, gdzie mamy różne owoce dosyć tak wieczorowo, konkretnie i wiśnia też jest pleciona pepsi wiśniowa, szampan wiśniowy mamy też takie mocniejsze klimaty wieczorowe, licor noir na przykład w tym prążkowanym u góry flakoniku to jest zapach, gdzie jest wiśnia gdzie jest tydoń wiśniowy, gdzie jest amaretto oprócz tego, przypomnę kiedyś Marlena mi powiedziała, to jest świetny zapach, skóra w nazwie, ja Marka Molinard, ale jest efekt taki taki skórzano-wiśniowo-wieczorowy. Do Teafor'u też się przekonałam dzięki Marlenie, ponieważ ja kiedyś ten zapach odbierałam głównie jako taki dymny, wędzonkowy. Natomiast mając dekant od Marleny, w końcu skończyła się flakonikiem właśnie tu mam flakonik ponieważ zaczęło się ukazywać wiśnie, suszone wiśnie. Stworzyłam też zapach, który się nazywa Almendro Rose Ruel z. he. G od Ginda, jest też wersja bez tego G, czyli po prostu Almendro Rossi ciruelo czyli połączenie mleczka migdałowego, róży oraz śliwki, ale jest też właśnie wersja G z dodatkiem jeszcze bordowych wiśni tutaj też Słede G na przykład, to jest połączenie zamszu, skóry, z wiśnią i tam są jeszcze różne niuanse tak naprawdę to nie są wszystkie oczywiście moje wiśniowe zapachy mam dużo więcej, mam wiśnie Macone, mam wiśnie fill and fill mam z moich Wiśni, na przykład ym, ym, Teraz mam zaćmienie Jaka była nazwa? Ogólnie połączenie kawy z wiśnią Ale y, nie pamiętam, czy to było kafe Bordeaux, czy Bordeaux Café Jeszcze zapach Bordeaux Magnifique Takie wieczorowej Bordeaux, też między wiśniami. I Jest też jeszcze Yy, jeszcze, jeszcze, jeszcze jest taki zapach. Yy, w ogóle 9,5 tygodnia wersja z, właśnie z Wiśnią. Yy, I jeszcze jest, yy, był zapach też Ginda Fuerte, czyli silna Wiśnia. To taki z takich zapachów z kiedyś. I przypomnę, że jeszcze a propos takiego przeglądu perfumowego, jeszcze z Wiśnią mam, yy, to mówiłam, Reminiscence Tonka, też podzielona przez Marlenę. Yy, one mają duże zaznaczenie Wiśniowości. Jak widzimy tonkę migdał jest czasami szansa na wiśniowość, ale chociaż różnie to bywa. Akurat ta tonka reminiscyjna jest taka trochę słodsza wersja tej fortularki ząm. Z wiśnią miałam właśnie rum ten 15 klasyczne wersję ekstraktową również. Bardzo fajne było, kiedyś z się oblik unikat wiśniowy. Z wiśni. Co jeszcze z wiśni? Jeszcze jest oczywiście kwestia kwiatów wiśni, ale to już inna sprawa Natomiast z wiśnią coś jeszcze miałam Teraz mam zaćmienie A, jeszcze jest oczywiście zapach Teraz już też mam zaćmienie z nazą, ale robiłam taki zapach kiedyś Nutella z wiśniami I to chyba się nazywało Marron Bordeaux, jak dobrze pamiętam